Cześć, witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy wreszcie odcinek o tunelu, legendarnym tunelu między Katedrą Świętych Janów, która jest tutaj widoczna. Zawsze tak nietypowo w swojej facjaty. Filmuję na moście drogowym, czyli między Katedrą Świętych Janów, a nie inaczej, a Zamkiem Dybowskim na drugim brzegu, południowym brzegu Wisły. Oczywiście o tunelu łączącym zamek z katedrą pod Wisłą. Część pierwsza nagrywana na zamku, druga część będzie w katedrze, ale to już później. Przyznam szczerze, że stopień komplikacji nagrywania tego odcinka jest na tyle duży, jeśli chodzi o ilość informacji, że sobie zorganizowałem taki mały scenopis, do którego w przerwach sięgnę moment. Sobie zaglądałem. W innych odcinkach to nie było konieczne, tu jednak już tak z pamięci się nie dało. Dość długo się przygotowałem i co się dowiedziałem, co tam wykombinowałem, wam dzisiaj za chwilę przedstawię. Można przyjąć, że burzę o legendarnym tunelu między zamkiem a katedrą rozpętał artykuł z 1925 roku w Gazecie Toruńskiej. Otóż nawiązywał on do walki między 40 Francuzami, wierusami Napoleona, a Rosjanami. I otóż ci Francuzi komunikowali się między zamkiem a starówką. Jak to robili? No trudno wyobrazić sobie desant na pontonach, w kamuflażach jakichś snajperskich czy tam komandowskich, z twarzami wymalowanymi, z jakimiś krzyczkami na głowie, czy z gile. Nie, to no nie bardzo, pod ostrzałem Rosjan jeszcze. Komunikowali się właśnie przez legendarny tunel. Wchodzili tu na dziedzińcu, wychodzili na starówce. I to rozpaliło wyobraźnię poszukiwaczy. Przenieśmy się teraz do lat 90. Oczywiście już XX wieku. Są więc lata 90. XX wieku. Przyjeżdżają pod zamek Dybowski profesjonalne ekipy poszukiwaczy. Uruchamiają radary, odwierty, ale także, bo to się wszystko odbywało pod patronatem nowości, za pomocą właśnie gazety zbierają też relacje naocznych świadków, którzy ponoć byli w tym tunelu. Zgłosiło się kilka osób, którzy bezpośrednio po wojnie tutaj próbowali mieszkować. Wszyscy są zgodni, ja sobie tak obejdę, bym pokazywał. Wszyscy są zgodni co do tego, że wchodziło się do tunelu najpierw jakieś 20 metrów pod kątem 45 stopni w dół, a potem już poziomo, długim korytarzem, takim dość już zagraconym, zamulonym, zalanym wodą częściowo. Po prawej stronie była właśnie jakaś piwnica, też zagruzowana. Jedna z kobiet, która się zgłosiła, liczyła nawet kroki. Wyszło ich od wejścia do tunelu wzdłuż do Wisły jakieś 500 kroków, co w przybliżeniu daje nam 200 metrów, a więc praktycznie byłoby to odległość między zamkiem a Wisłą. I dalej już nie było przejścia. Pojawiały się też słowa, że to nie był koniec tunelu, że to było po prostu zawalone wszystko. Zawalone to znaczy, że był ciąg dalszy. Ale gdzie ciąg dalszy? Ciąg dalszy mógł już prowadzić tylko pod Wisłą. Źródła, i to dość wiarygodne, przynajmniej nawet te badawcze, podają, no dość wiarygodne jak na legendę o tunelu, podają, że wejście znajdowało się właśnie tu na dziedzińcu, pokazuje obecnie ścianę południową, czyli od strony dworca. Przelecimy sobie dookoła, tu właśnie tam jakaś para sobie mieszkuje, więc nadal jest to atrakcyjne miejsce turystycznie, i przechodzimy do ściany północnej, tej od strony Wisły. Wejście znajdowało się w dawnych otworach drzwiowych, które zostały przerobione na okiennice, mniej więcej na środku właśnie dziedzińca. Nie powiem na pewno, no ale to wychodzi na to, że to muszą być właśnie te drzwi. Mamy drzwi, wyraźne łuki drzwiowe, podzielone, a więc przerobione przypuszczalnie właśnie na okiennice. I nie powiem na 100%, ale właśnie gdzieś w tym miejscu wchodzono tuż po wojnie właśnie do tunelu. Jesteśmy w części mieszkalnej. Zaraz wam to pokażę. Tutaj w latach 90. Lidia Grześkiewicz-Kotlewska prowadziła, pani Lidia Grześkiewicz-Kotlewska oczywiście prowadziła profesjonalne badania archeologiczne. To już nie było szukanie tunelu, tylko po prostu naprawdę badania nad Zamkiem Dybowskim. Tą część mieszkalną odsłonięto, było widać piwnice, można było pomieszkować po oczywiście ruinach tych piwnic, które są dosłownie pode mną. Zaraz wam to pokażę i powiem, o co tu chodzi. Tu, pod tą zwałą śniegu, właśnie tam wychodziłem przed chwilą,
To jest wszystko zabezpieczone przez ochronę, ale drzwi są na szczęście otwarte. Ściana północna Zamku Dybowskiego i tutaj ta zwała śniegu, gdzie stoję, to właśnie była część mieszkalna. Trzykondygnacyjny budynek, piwnice odsłonięte w czasie prac archeologicznych. W jednym z opracowań dosłownie było pokazane miejsce, przypuszczalne oczywiście miejsce do wejścia do tunelu. I to znajdowało się mniej więcej na środku tych piwnic, w tej części mieszkalnej. Przejdę się z wami. I środek to będzie mniej więcej gdzieś, no to nie trudno zgadnąć, to około tego, koło tych drzwi przerobionych na okiennice. Gdzieś tutaj. Trochę wiatr, niestety trzeba się liczyć z tym, dzisiaj taka wieczna pogoda. Gdzieś w tym miejscu, gdzie stoję, no tutaj nic nie ma, to jest zwała śniegu, ziemia, wszystko zostało przysypane po tych pracach. I gdzieś w tym miejscu właśnie była ta piwnica, od której wchodziło się do tunelu. I ja wam powiem, że o, tutaj to przypuszczanie te drzwi przerobione na okiennice, nie inaczej. I powiem wam, że ja miałem swój epizod właśnie z tym tunelem, jeśli tak to można określić. Tutaj są te drzwi. Ponieważ w czasie, kiedy jeszcze te piwnice były odsłonięte, przyjechałem sobie na rowerku. Miałem tą mapkę, gdzie jest to wejście. Wszedłem do tej piwnicy, do ruin oczywiście. Stanąłem sobie naprzeciw takiej zamurowanej ściany, gdzie było odsłonięty tylko kawałek jakiejś dziury. I to było to miejsce, to wejście do tunelu. Można było jedynie wsunąć rękę, poświecić latarką i zobaczyć właściwie ciemność. To wszystko, no oczywiście nie wchodziłem dalej, bo nie było jak. Ale wychodzi na to, że według mapy przez chwilę w swoim życiu stałem w oko z legendarnym wejściem do tunelu. Jest takie opracowanie właśnie pani archeolog Lidii Grześkiewicz-Kotleckiej. Można ściągnąć w internecie, sobie wydrukować, poczytać. Podam ewentualnie stronę później. I po tych pracach badawczych wszystko niestety zostało zasypane, dziś tych piwnic nie ma, jest zwała ziemi. Także jak ktoś ma nadzieję przyjechać, wdzierać się do tunelu, no niestety nie ma szans. Od strony dziedzińca nie da się, tam wszystko zamurowane, zawalone też ziemią. Tutaj to jest hałda śniegu obecnie, potem sama ziemia. No niestety nie zobaczyłem nawet tych piwnic, postaram się pokazać później już w domu zdjęcie przynajmniej, jak to było w czasie prac badawczych, archeologicznych, żeby jakiś mieć pogląd. Jak to wyglądało w latach 90., gdzie jeszcze można było po tych piwnicach sobie troszkę pomieszkować. To jest właśnie ta część mieszkalna, troszkę lepsza panorama, o właśnie tu. Była część mieszkalna, trzykondygnacyjna, zniszczona w czasie wojen szwedzkich. Później były te piwnice odsunięte właśnie pod tym murkiem, a teraz już nic nie ma. Dobra, i teraz przenosimy znowu się do lat 90., zresztą byliśmy cały czas w tych latach 90. Poszukiwacze tunelu, oprócz zbierania relacji świadków, przeprowadzili też próbne odwierty i badania na ówczesne czasy najnowocześniejszym radarem sprowadzonym ze Stanów, którym dysponowała tylko geofizyka w Toruniu. Już nazwy nie powiem, bo pewnie przekręcę. I co się okazało? Odwierty zawsze zatrzymywały się na głębokości około 1,5 metra i trafiano na cegłę. To gdzieś w tych okolicach zamku, między zamkiem a właśnie Wisłą. No ale to mu nic nie znaczy, ponieważ to mogła być jakaś droga, z tym, że georadar pokazał półkoliste sklepienie o średnicy 3 metrów około i w środku pustą przestrzeń. A to już jest konkretne wskazanie, że rzeczywiście coś jak takiego jak tunel na pewno tu istnieje. Przenosimy się do czasów przedwojennych. Jest budowa tutaj mostu imienia Piłsudskiego i przy na wysokości trzeciego filaru, licząc od strony Starówki, tam jest pewnie pierwszy na Starówce, drugi i mniej więcej na środku trzeci, natrafiono na gotyckie, na sklepienie wykonane z gotyckiej cegły. I to jest na razie uważano za najtwardszy dowód istnienia tunelu, ale do tego jeszcze nawiążę, jak przeniesiemy się w drugiej części do Katedry Świętych Janów, ponieważ wymaga to wyjaśnienia, rozwinięcia. Ale nie teraz, żeby nie psuć zabawy. Z kolei po wojnie, tuż po wojnie prowadzono renowację mostu i z kolei w okolicach drugiego filaru, to gdzieś tutaj mniej więcej, wykonywano odwiertów. Filar natrafił na właśnie ceramikę, cegłę i gdzieś, nie, czy filar, jeden, wiertło trafiło na cegły i nagle
wleciało w jakąś pustą przestrzeń. I stąd wziął się też wniosek, że być może dowiercono się do samego tunelu i wiertło się w tym tunelu zapadło. I też niestety istnieje prawdopodobieństwo, jeśli to jest prawda, że w momencie przewiercenia się przez tunel również zalała ten tunel woda. Będę teraz nagrywał z tej wnęki, ponieważ się boję, że mikrofon złapie wilgoć i coś będzie z głosem nie tak. I teraz, czy budowa tunelu od strony geologicznej była możliwa? Otóż okazuje się, że na wysokości 15 metrów, licząc od starówki, w głąb Wisły, znajduje się tak zwany ił poznański, czyli twarda struktura, która umożliwia wydrążenie tunelu. Teraz, Katedra Świętych Janów znajduje się nad poziomem 10 metrów nad Wisłą, a Zamek Dymowski 5 metrów nad Wisłą. Ił poznański od starówki w głąb to jest 15 metrów. Odejmijmy teraz, żebym czegoś nie pomylił tutaj, 15 od 5, czyli głębokość tego iłu od wysokości Zamku Dybowskiego, który jest nad Wisłą, to daje nam 10 metrów przewyższenia Katedry Świętych Janów w stosunku do Zamku Dybowskiego. Czyli wychodziłoby na to, pewnie coś pomotwałem, ale czujecie, o co chodzi, że tunel można by drążyć po prostu poziomo. Więc z punktu geologicznego byłoby to wykonalne. Wydawałoby się, że to już jest wszystko, jeśli chodzi o te tajemnice tunelu od strony Zamku Dybowskiego, ale nie. Ostatnim rzutem na taśmę dokopałem się jeszcze jednej, to niezwykle intrygującej informacji. Otóż, według najnowszych doniesień IPN-u, w 1984 roku, kiedy uprowadzono księdza Jerzego Popiełuszkę w Górsku, przywieziono go właśnie tutaj, żeby przekazać drugiej grupie. W czasie tego przekazania ksiądz Jerzy Popiełuszko zgubił swój różaniec. Nie mam żadnej informacji o tym, że ten różaniec został odnaleziony. A więc w tych okolicach, Zamek Dybowski, nie w tą stronę zwykle, Wisła, mam kłopoty jeszcze z celowaniem, czyli okolice Zamku Dybowskiego, nie wiadomo jak, czy bezpośrednio, czy bliżej Wisły, czy gdzieś na środku tego pola, jest szansa, że ten różaniec istnieje. Nie jest w żadnym tunelu, więc jest jak najbardziej przypuszczalnie do znalezienia. Wydaje się to takie niemożliwe, niewiarygodne, ale jest przynajmniej jakaś szansa, że rzeczywiście ten różaniec gdzieś tutaj zagubiony, ciągle gdzieś w tych krzakach może pod swoimi murami, jest wciąż do odnalezienia. Oczywiście gdyby komuś się udało, brzmi jak wygrana wtotka, no ale jakiś cud może się zdarzyć. To pewnie temu, który nie przyjedzie szukać, a po prostu przyjedzie sobie na rowerku, zje banana, rzuci skórkę, o różaniec. To oczywiście oddajemy właściwe organy do IPN-u, nie przywłaszczamy sobie, trzeba działać zgodnie z prawem. Teraz trochę taka scenka mi się przypomina, ja się przejdę, łapię zamek. Pan samochodzik templariuszy. Wszyscy zjeżdżają, poszukiwacze zjeżdżają się pod Malbork z syrenkami. Młodzinik zapytałem rodziców, co to są syrenki, czy żuki, nysy i Warszawy. Zjeżdżałem się właśnie tym syrenkami, żukami pod zamek w Malborku, rozbijałem namioty i wszyscy szukają skarbu temperyruszy. Totalny zlot pozytywnych wariatów. Teraz próbuję sobie wyobrazić, jak właśnie pod zamek Dybowski latem ciągną wszyscy na rowerach, samochodami, z wózkami widłowymi, czym się tam da. I wszyscy szukają różańca. Mam nadzieję, że tego biednego Dybosia pasjonaci poszukiwań jednak nam tutaj nie zadepczą, ale oczywiście gdyby ktoś miał to szczęście, to jak najbardziej mu tego życzę. Ja kończę ten program, ten odcinek, co ja już program widzę, sobie jeszcze tak trochę rozgarnę śnieg, a może trafię na różaniec. O skarbach będzie jeszcze w następnym odcinku, kiedy przeniesiemy się na drugą stronę Wisły do Katedry Świętych Janów. Ale tam to będą skarby na miarę już Indiany Jonesa. Mniej niby wiarygodne, ale ponoć z ziarnkiem prawdy. Także będzie jeszcze czego posłuchać. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. W bonusie jeszcze takie na szybko nagranie dziedzińca od strony komnaty. Komnaty dziś nie będę omawiał. Przy okazji innego odcinka.
Trochę się spieszę, bo są tam drzwi zamykane na skobel od zewnątrz. Mam nadzieję, że ktoś nie wytnie mi numeru i zostanę tutaj na noc. O właśnie, to jest tak troszkę jakby z lotu ptaka dziedziniec. Dobra, to już naprawdę wszystko. Dziękuję, lecę na dół, póki jeszcze drzwi otwarte. Cześć!